Po przejechaniu Scenic Byway 12 czekał na nas już tylko dziki zachód. Miasteczko Page w Arizonie nie przez przypadek było naszym przystankiem. Niedaleko niego znajduje się kanion w kształcie końskiego kopyta wydrążony przez rzekę Colorado, Horseshoe Bend oraz Antelope Canyon. Ten drugi niestety musieliśmy sobie darować, ponieważ nie jest to park narodowy, więc trzeba było czekać w kolejce ponad 2 godziny. Do tego były to zorganizowane wycieczki samochodowe, za które trzeba było zapłacić ponad $80. Tak więc odpuściliśmy i pojechaliśmy do Horseshoe Bend. Jest to atrakcja na zasadzie dojść do punktu widokowego, napatrzeć się i ruszać dalej. Ale jedno jest pewne, warto. Widok jest przepiękny, a urwisko o wysokości 300 metrów w dół robi wrażenie. Poznajecie ten krajobraz? Zapewne tak, bo to jedna z najbardziej rozpoznawalnych amerykańskich scenerii. W sumie nakręcono tu prawie 100 filmów, głównie westernów. Najbardziej kultowe obrazy, w jakich ukazano Monument Valley, to Rio Grande, Easy Rider, 2001 Odyseja Kosmiczna, Powrót do przyszłości 3, Transformers Bieg Zagłady i wspomniane już wcześniej przez nas Forrest Gump oraz Thelma i Louise. Naturalnie tych słynnych skał nie mogło zabraknąć w typowo westernowej grze, czyli Red Dead Redemption. Monument Valley leży na terenie rezerwatu Indian Navajo, na granicy Arizony i Utah. Miejsce ma dla nich znaczenie religijne i do dzisiaj praktykują tam tańce rytualne. My darowaliśmy sobie dokładniejsze zwiedzenie rezerwatu i przejechaliśmy się jedynie słynną drogą wzdłuż Monument, która akurat była w trakcie remontu. W następnym odcinku pokażemy Wam naszą wyprawę do Wielkiego Kanionu.